Lekarz medycyny Jolanta Wadowska-Król i doktor habilitowany Stanisław Nowak otrzymali Wawrzyn Lekarski, czyli wyróżnienie, które jest przyznawane lekarzom za wybitne osiągnięcia. Całą swoją postawą, całym swoim życiem świadczyli o szczególnym charakterze tego zawodu. To są osoby, które się poświęcały dla swoich pacjentów i przede wszystkim dawały przykład koleżeńskości, bo też było to niezwykle istotne. Jolanta Wadowska-Król wyróżnienie otrzymała za zaangażowanie w poprawę stanu zdrowia szopienickich dzieci. W latach 70. rozpoczęła badania, które potwierdziły, że dzieci mieszkające w pobliżu huty Szopienice narażone są na ołowice. To dzięki jej staraniom wyburzono stare, skażone ołowiem budynki mieszkalne przy hucie, a mieszkańców przesiedlono. Łatwo nie było, ale działałam. Jakoś wydaje mi się, że to była dla mnie sprawa życia i śmierci, że muszę działać. Nie ma dyskusji, czy mnie zamkną, czy nie. Muszę działać, muszę ratować dzieci. Wawrzyn Lekarski to najwyższe wyróżnienie Śląskiej Izby Lekarskiej. Jest przyznawany od 2007 roku. W swoim dorobku mają to odznaczenie, to wyróżnienie takie osoby jak pan profesor Mieczysław Chorąży, pan profesor Marian Zembala, pan profesor Franciszek Kokot czy pan profesor Adam Maciejewski. I tutaj warto zaznaczyć, że przyznajemy, kapituła przyznaje to wyróżnienie zarówno lekarzom aktywnym zawodowo, jak i zdarzyło się, że również pośmiertnie zostało przyznane. Drugi z wyróżnionych dzisiaj lekarzy, doktor habilitowany Stanisław Nowak, zajmował się m.in. badaniami nad procesem pocenia. Jest autorem ponad 70 prac naukowych z zakresu chorób wewnętrznych oraz medycyny nuklearnej.